Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale na YouTubie. Po krótkiej przerwie wracam do Was z nowym wideo, z nowym unboxingiem. Chciałem z Wami właśnie wykonać unboxing nowej tylnej pokrywy do Samsunga Galaxy S5 i specjalnego pada podkładki do bezprzewodowego ładowania. Oczywiście pokrywa też jest przystosowana do bezprzewodowego ładowania telefonu Samsung Galaxy S5. Także przystąpmy do rozpakowania. Zacznijmy może od tylnej obudowy. Rozpakujmy ją, zobaczmy co dostajemy od Samsunga razem z obudową, jaki to jest komplet. Oczywiście można sobie kupić te dwie rzeczy osobno, tak ja to zrobiłem, bo kupowałem to na Amazonie angielskim, wyszło mi taniej. Lub oczywiście można kupić sobie zestaw już, którym jest razem z podkładką do ładowania i z tylną pokrywą do wymiany. Można to kupić prawdopodobnie w sklepie Samsunga w UK w Anglii za 80 funtów. Ja zapłaciłem 30 funtów za tylną obudowę i 30 funtów zapłaciłem za podkładkę osobno. Także zobaczmy co dostajemy od Samsunga. Dostajemy oryginalną, jak widzicie, podkładkę ze specjalnymi pinami, które są już wbudowane w tylną obudowę, ze specjalnie wlutowaną płytką, która umożliwia nam bezprzewodowe ładowanie telefonu naszego. No i dostajemy również instrukcję obsługi, jak szybko to zrobić, jak ładować telefon. Oczywiście, jeżeli ktoś chce zaoszczędzić pieniądze, może sobie kupić samą taką specjalną wkładkę, którą wkłada się pod obudowę między telefon a baterię, a między obudowę a baterię z dwoma pinami i kosztuje to jakieś 10 funtów, czyli około 50-60 polskich złotych i wtedy można też używać, normalnie ładować telefon bezprzewodowo, no, ale ja chciałem zachować oryginalność swojego Galaxy S5 i po prostu właśnie chcę ładować to oryginalnym zestawem. Teraz odpakujmy sobie bezprzewodowego pada całego, całą tę podkładkę. Jest to podkładka uniwersalna, jest to, tak ona wygląda, działa to do wszystkich telefonów Samsunga, które są wyposażone właśnie w te obudowy do bezprzewodowego ładowania, które można zakupić osobno. Można też zakupić tę obudowę taką składaną ze szybką, też jest właśnie wyposażona w bezprzewodowe ładowanie. To zależy tylko od Was, jaki macie budżet i co chcecie, czy chcecie mieć telefon chronione w pełni, czy tylko tylną obudowę z ładowaniem bezprzewodowym. Tutaj góra tej podkładki jest tak jakby troszkę gumowa, tak czuję to, jakby to było gumowe, to nie jest plastik. Spód też jest gumowy, wtedy nam się nie ślizga. Jest to dość niewielkie urządzenie, porównując do Galaxy S5. Jest to niewielkie urządzenie i mamy, co mamy w zestawie, no mamy tylko tę podkładkę, no i całą instrukcję obsługi. Także przystąpmy do przetestowania szybkiego tej obudowy. Ściągmy obudowę, która jest w moim S5 oryginalną. Proszę bardzo, to jest różnica pomiędzy starą a nową obudową. Załóżmy nową. Pamiętajmy, żeby dobrze w koło ją każdym razem ściągać obudowę, docisnąć, żeby kliknęły nam ząbki, ponieważ w razie jakiego zanurzenia do wody, żebyśmy mieli pewność, że woda się nam nie dostanie, że wszystko jest tak, jak powinno być. Ściągamy, podłączamy ładowareczkę. Ładowareczka jest już podłączona. No i teraz sprawdźmy, czy będzie ładował. Jak widzicie, jak najbardziej wyskoczył komunikat, że ładowarka bezprzewodowa jest podłączona i telefon działa u góry. Może zrobię zoom. U góry macie baterijkę, pokazuje, że ładowanie jak najbardziej. Ściągmy telefon. Połóżmy go jeszcze raz. Ładowanie bezprzewodowe i jest informacja, że ładowanie się odbywa. Jak widzicie, także jak najbardziej działa całe to urządzenie bezproblemowo i w tym wypadku możecie zapomnieć już o otwieraniu tylnej tutaj
obudowy specjalnej zaślepki do dostania się do portu. Od tej chwili nam już to nie będzie potrzebne. Będziemy mogli ładować telefon za każdym razem, kiedy sobie go położę na ładowareczkę bezprzewodową. Także zapraszam Was wszystkich do oglądania moich wideo. Piszcie komentarze pod spodem. Wkrótce będzie wideo z review mojego zegarka Gear 2 i oczywiście Samsunga. Te dwa review postaram się wkrótce wykonać i powiedzieć Wam, co sądzę o tych rzeczach, jak one mi się sprawują i co Wam polecam. Także bądźcie ze mną na moim kanale. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.